Cześć, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z denkiem kosmetycznym, ponieważ mam dość dużo już pustych opakowań po kosmetykach, to zanim je wyrzucę, to chętnie powiem jedno, dwa słowa na każde z nich. I żeby nie przedłużać, to od razu może przejdziemy. I tak, na początek tutaj sięgnęłam po olejek z Nivea pod prysznic. Fantastyczny. Ja lubię w ogóle olejki pod prysznicem, ponieważ często jest tak, że po użyciu już tego typu produktu nie trzeba balsamować ciała. Co jest dużym ułatwieniem. Ja też nie mam skóry jakoś suchej, nie wiadomo jak, dlatego jeżeli nie ma potrzeby, to nie balsamuję, aczkolwiek lubię. Lubię od czasu do czasu też balsamu sobie użyć, natomiast z tego kosmetyku byłam zadowolona. On był kupiony w Rossmanie, 200 ml, ale był dość wydajny. Niewielka jego ilość wystarczyła, żeby umyć całe ciało. Tak wygląda, także polecam. Tutaj mam, chwyciłam pod zużyte już dwie wody micelarne. Ja wody micelarnej używam do zmycia tuszu z rzęs i te dwa kosmetyki mi się fantastycznie sprawdziły z SVR-u i z Sephora Collection. Jakbym miała ponowić zakup i na pewno ponowię właściwie, to będzie to ta woda micelarna, aczkolwiek obie były świetne. Przyjemny zapach miała ta z Sephora Collection, no mi się sprawdziła, dlatego myślę, że na pewno do niej powrócę. O, wydajne, duże butelki, także jeżeli używacie, to ja polecam właśnie te, które sama zużyłam i byłam z nich zadowolona. Następnie mam tutaj zestaw kosmetyków. Zestaw mówię, bo z firmy Feel Free, zakupionej w Hebe za małe pieniądze. Myślę, że za to dałam może 30 zł, może nawet nie. Tutaj mam piankę do mycia twarzy i żel oczyszczający. Jakie było moje zdziwienie, jak po pierwszym użyciu, to są dwa różne zapachy. O ile pianka miała zapach dla mnie nie do zniesienia, był to zapach taki, wiecie, ziołowy, drzewny, no nie moje klimaty, ale dobrze spisywała się z rana, zresztą ja nie mam zbyt dużych oczekiwań co do pianek, właściwie większość pianek, jakich używam, to jestem zadowolona, no ale tutaj ten zapach to tak średnio, natomiast ona była zbita, gęsta, wydajna, na długo wystarczyła, taka pianeczka. A tutaj mam z tej samej firmy Feel Free żel do mycia twarzy, o, może tutaj przybliżę. I on już był o zapachu przyjemnym. Przyjemnym, fajnym zapachu. Fajnie oczyszczał, domywał resztki właśnie makijażu z buzi. Natomiast mało się pienił. Ale mi to absolutnie nie przeszkadzało, bo sam kosmetyk dobrze się spisywał. No ja ogólnie byłam z tego zadowolona. A jeszcze w fantastycznej cenie można było w Hebe kupić na promocji. Dlatego jak najbardziej jestem na tak. Następnymi rzeczami to będą, słuchajcie, fantastyczne żele pod prysznic Sephora Collection. Ja mam tutaj o zapachu, chciałam powiedzieć o smaku, nie o smaku, o zapachu kokosa, Sherry Blossom, kwiat wiśni i arganu. Tutaj nie ma co mówić, który jest lepszy, który gorszy zapach, bo fajne są wszystkie trzy zapachy, przyjemne. Ciało fajnie oczyszczały. Dość wydajne. Też fajny taki design, wiecie, w takiej butelce, też mało spotykany. Ja myślę, że na pewno sobie jeszcze ponowię zakup tych żeli, tym bardziej, że często można w Sephorze znaleźć promocję, wiecie, jeśli chodzi o Sephora Collection, 2 plus 1, czyli kupujemy dwa żele w cenie regularnej, przy czym ten trzeci mamy jakby za darmo i wychodzi wtedy po 20 zł za sztukę. Fajne żele, ja Wam serdecznie też mogę je polecić. Tutaj
O zapachu mleczka migdałowego maska do włosów z Isany. Ona jest bez silikonów jakichkolwiek. Świetna. W świetnej cenie. Fajna maska. Ona powodowała, że włosy mniej jakby się przytłuszczały, były nawilżone, ładnie się rozczesywały, układały się ładnie. Ja byłam z niej bardzo zadowolona i ją serdecznie też Wam mogę polecić. Maska z Isany, mleczko migdałowe. Następnym kosmetykiem tutaj będzie już zużyty przeze mnie puder z Givenchy. Ja miałam tą mniejszą wersję. Uważam, że to jest jednym z lepszych pudrów, jakich używałam. Lepszy niż ten słynny Trans Lush Set Laura Mercier, według mnie. On składał się z czterech takich różnych pudrów, bo miał i matujących, i satynowe, rozświetlające, i to wszystko po zmieszaniu dawało fantastyczny efekt na buzi. Wiecie, użyliśmy pudru, ale tak jakby go nie było. Na pewno nie był widoczny. Fajnie tą buzię tak blurował, zmiękczał. Miał też takie drobinki, bardzo malutkie, delikatne, rozświetlające. Wszystko ładnie współgrało. Matowił twarz na cały dzień, także ja byłam z niego zadowolona. Na tyle, że kupiłam sobie nowe, duże opakowanie pudru. I tym razem wzięłam nie w kolorze Satin Black, tylko ten 3, taki różowy. Ale on w dalszym ciągu, ten odcień jest przeznaczony do jasnej karnacji. A ten tu zużyty to tutaj taki mały i mimo, że był mały, to też na długo wystarczył. Następną rzeczą tutaj jest łagodny szampon nawilżający z AA. Fajny, niepodrażniający, fajnie czyścił skórę głowy, także jak najbardziej też mogę to lecić. Następnymi rzeczami mam tutaj z Alchemy. Olejek, tonik do twarzy i żel do mycia ciała i twarzy. Oba kosmetyki świetne. Jeśli chodzi o tonik, fajny, rzeźki, taki cytrusowy, orzeźwiający zapach. Ładnie tą skórę przygotował do dalszych etapów pielęgnacji. Mimo, że pojemność taka 150 ml to był wydajny. Mikrozłuszczający, tak, bioaktywny z kwasami. Każdy typ skóry. Także ja mogę go serdecznie polecić, bo poważnie, świetny tonik do twarzy. A tutaj też z tej samej firmy Alchemy żel do mycia buzi i ciała. Ja go używałam naprzemiennie, raz właśnie do ciała, raz do buzi. Nic się nie działo. Fajnie tą skórę zmiękczał, nawilżał, oczyszczał z jakiś tam, wiecie, hashtag makijażu. Także jak najbardziej na plus. Następnymi rzeczami, tutaj mam takie mydełko z Dove, zakupione w Rossmanie, fajne mydełko, gęste, wydajne. Z Hagi, naturalny żel intymny, fajny żel, natomiast cena jest dość wysoka, jak za taką pojemność i za taką wydajność, ja na pewno go ponownie nie kupię, tylko będę kupowała żel do higieny intymnej, który mogę polecić, to tutaj mam na myśli Sylweko albo Zwianka. A ten tak się prezentuje w szklanej buteleczce. Co tu mam? Tutaj mam, ja tego balsamu nie kupiłam, tylko dostałam w Sephorze. Ale to było chyba w tym Sephora Box. Jak się wyda odpowiednią ilość pieniędzy na zakupy, to taki box można otrzymać. To jest, ta promocja jest raz na jakiś czas. Balsam, konsystencja fajna, szybko wchłaniająca się, natomiast zapach totalnie nie mój. Zapach mi się nie podobał, nie urzekł mnie i z tego choćby powodu ja na pewno nie sięgnę po pełnowymiarowe opakowanie. Następnie naturalna pasta do zębów Biotuju. Taka, wiecie, wybielająca, fajna, przyjemna w użytkowaniu pasta do zębów. Następnie Mokosz aktywna esencja tonizująca. O zapachu białej róży, miękka, taka przyjemna w zapachu właśnie ta esencja. Fajnie, że jest w aerozolu, czyli nie trzeba przy używaniu tego typu esencjo toniku, ja to tak nazywam, używać waciku. Także to jest jakby na plus.
taka, wiecie, przeciwstarzeniowa esencja, dobrze właśnie przywracała pH. Trochę trzeba było poczekać, aż się wchłonie, natomiast jak już to nastąpiło, to fajnie można było nakładać dalsze etapy pielęgnacji, krem nawilżający, serum, nic się nie działo, także pod makijażem nie podrażniała. Ona od otwarcia ma tylko 4 miesiące przydatności, ponieważ jest taka, wiecie, naturalna, bez konserwantów. Ja mogę też to serdecznie Wam polecić. Tak się prezentuje. Tak jeszcze patrzę, to jeszcze kilka kosmetyków mi zostało, ale mam nadzieję, że to już będzie bliżej końcówce. Płatki potoczy Pixis, użyte przeze mnie płatki i tutaj miałam płatki Forty Eye. Aktualnie zdecydowałam się na Detox Eye. Fajne, przyjemne płatki potoczy, nie zsuwały się, okolica była fajnie taka zmiękczona, nawilżona. Na tyle mi się spodobały, że teraz kupiłam sobie opakowanie Detox Eye, natomiast jeszcze ich nie zaczęłam używać, gdyż aktualnie mam w użyciu płatki z firmy Poreless. Ja serdecznie mogę te płatki polecić. Esencji one nie mają ani za dużo, ani za mało. Moim zdaniem tak idealnie. Też jak płatek ma za dużo esencji, to po prostu jest tak ciężki, że nawet się pod okiem nie trzyma, tylko automatycznie się zsuwa. Tutaj takiej sytuacji nie ma. O, przeze mnie zużyte to właśnie te Forty Eye. Zużyłam też z Diora. Taka niespodzianka, bronzer w kolorze 04 Tan Bronze. On ma 12 miesięcy od daty otwarcia. No ja myślę, że się zmieściłam, a może nie. No możliwe, że nie. To był odcień, słuchajcie. Już zesłoczuję. Taki średnio ciemny brąz. Oczywiście miał on podtony ciepłe, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Aktualnie mam w użyciu i uwielbiam brązer z Guerlain. On jest też ciepły. Fajnie na lato, na wiosnę do ocieplenia twarzy. Ładnie to wygląda. Ja lubię bardzo używać, natomiast w zimie na pewno wrócę do jakiegoś brązera chłodnego. A ten został zużyty przeze mnie i byłam z niego zadowolona. Następnie mam tutaj, nie kupiłam, tylko dostałam za punkty w Sephorze i fajnie, bo mogłam przetestować. Mam jeszcze 2 opakowania z Charlotte Tilbury, krem. Przed makijażem to też służy jako baza. Faktycznie fajnie się wchłaniał w tą skórę. Makijaż ładnie wyglądał po użyciu tego kremu bazy, tak to nazywam. No jest dość drogi, pudełeczko jest takie eleganckie, szklane, masywne. Czyli ja chyba bym na pewno nie kupiła w cenie regularnej. Natomiast jak można było dostać za punkty i przetestować, to czemu nie? Byłam zadowolona z tego. I chętnie sięgnę jeszcze po moje 2 opakowania tego kremu. Czekają na mnie. Tutaj genialna Flow maska wygładzająca Anny Lewandowskiej do twarzy. 15 minut wystarczy, żeby buzia ładnie była nawilżona po użyciu tego produktu. Ja jestem w ogóle ciekawa kosmetyków z Flow, natomiast miałam chyba z 2. To i jeszcze właśnie miałam taki żel do zmywania makijażu, taka pianka, też byłam zadowolona, miała piękny kwiatowy zapach i to też mi przypadło do gustu. Pasta do zębów z Lakalut. Ja lubię z Lakaluta pasty, najczęściej właśnie po nie sięgam. Tutaj słuchajcie, 3 kosmetyki z L'Occitane. Fantastyczny o zapachu migdała koncentrat do ciała. Piękny zapach, pięknie się wchłania. Uwielbiam. Uwielbiam w ogóle wszelakie mleczka, masełka z firmy L'Occitane. Tutaj krem przeciwstarzeniowy Divine. Też fajny zapach, przyjemny, wchłaniający się dobrze. I esencja zastępująca właściwie tonik też mi przypadła do gustu. Tutaj mam krem do dłoni z Laura Mercier. Kupię ponownie ten produkt. Ten zużyłam, byłam z niego zadowolona. Zapach przegenialny, Ambre Vanille. Od razu ostrzegam, on nie nawilża jakoś super dłoni, ale zapach ma jedyny w swoim rodzaju. Ja jak dotąd nie spotkałam się z tego typu zapachem w żadnym kremie do dłoni.
i myślę, że na pewno ponowię zakup. O, tak wygląda. Woda perfumowana z Chloe Lumineus Leau, coś takiego. Ciężko będzie zesłoczować. Woda nie przypadła mi do gustu. Na początku fajnie, ale im dłużej jej używałam, tym mniej mi się podobało i skończyło się na tym, że zapach mi całkowicie się nie podoba. Mimo, że jest kwiatowy, taki czysty, przejrzysty, no to jednak dla mnie był zbyt intensywny, duszący. Tutaj w ogóle wyczuwalny jest jaśmin, też w składzie ma róże, no ale zapach nie mój. Ja go na pewno nie zakupię sobie ponownie. Jeden z fajniejszych kremów pod oczy z Kielsa, z awokado, ja używałam go na dzień. Dość gęsty, ale makijaż na nim ładnie się trzymał, także ja myślę, że ja jeszcze ponowię ten zakup. Tutaj dostałam też taka miniaturka, ja tego nie kupiłam, ekskluzywny, można powiedzieć, z Guerlain krem do twarzy na noc z miodem. Ja używałam go na dzień i przepadłam, tak mi przypasował. No ale się skończył, niewielka była pojemność też tego kremu. Może jeszcze kiedyś przy jakichś zakupach wpadnie w moje ręce, a jak nie, to no to trudno, ale jak ktoś ma nadwyżkę pieniędzy, to może sobie kupić. Oczyszczający Pixi tonik. Używałam z racji tego, że jest oczyszczający, to tak wiecie, co trzeci dzień. Nie kupiłam go, też dostałam za jakieś punkty. Nic się nie działo ze skórą po użyciu tego kosmetyku. Fajnie przywrócił pH i faktycznie oczyścił. Ja byłam z tego produktu zadowolona. I ostatnie cztery kosmetyki. Tutaj mamy z Ritualsa Rice Milk i Sherry Blossom. Miniaturka balsamu do ciała. Ja jestem zadowolona z tych kosmetyków z Ritualsa. Balsam też był fajny. Szybko wchłaniający, ładny zapach, także polecam. Sisley'a też balsam, też taka mała pojemność, fajne, tak samo jak z Ritualsa, wchłaniający się, no ale cena dużo wyższa jak za balsam do ciała. Ogólnie te kosmetyki Sisley'a mają ceny bardzo wysokie, ale no fajny kosmetyk. I dwa tusze do rzęs z Diego de la Palma. Właściwie mogę polecić Wam wszystkie tusze do rzęs. Wszystkie mi się spodobały. Ten też był fantastyczny, natomiast ten tusz mi nie przypasował. 4 Long Lashes Fabulous. Nie podoba mi się ten tusz, jaki dawał efekt na rzęsach. On też szybko wysechł. Nie byłam z niego zadowolona. Dobiegliśmy do końca. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeszcze tylko powiem, że zrobię film na temat zapachów. Na temat zapachów w sezonie, tym wiecie, jesień-zima. Myślę, że może już następny film o tym będzie. Natomiast na ten moment ja mam nadzieję, że Wam się podobało. I my widzimy się w kolejnym filmie.